program studiów jest dopasowany do oczekiwań rynku pracy. My to wiemy stąd, że opieraliśmy się właśnie o rekomendacje płynące od pracodawców, od osób, które później będą zatrudniali naszych absolwentów. Kolejnym atutem jest chociażby certyfikacja Digital Marketing Qualification, czyli certyfikat, który potwierdza na poziomie europejskim umiejętności w zakresie digital marketingu, tak ważnej części marketingu w czasach obecnych. To, że my kształcimy w Rzeszowie, w miejscu, które tak naprawdę cały czas się rozwija, cały czas rośnie, a jednocześnie, co jest istotne, koszty życia nie są jeszcze tak strasznie wysokie, pozwala nam na to, żeby kształcić kadry w miejscu, które jest przyjazne, rozwijające się i tak naprawdę rokuje na to, że pojawią się tu liczne miejsca pracy. Każda firma obecnie musi funkcjonować w oparciu o dział marketingu albo przynajmniej specjalistę do spraw marketingu. Oczywiście są wyspecjalizowane agencje, firmy, które świadczą usługi zewnętrzne w tym zakresie, ale de facto wszystkie podmioty muszą z działalnością marketingową sobie radzić i to jest miejsce dla naszych absolwentów. Warto tu wspomnieć też o dużych korporacjach, czy to jest Deloitte, czy to jest cały segment automotive, który na naszym terenie jest szeroko rozwinięty. Oni też potrzebują specjalistów do spraw marketingu. I ostatnia rzecz, że możesz być freelancerem. Możesz pracować z Rzeszowa, ale realizować zadania dla firmy, która jest w Australii, Stanach Zjednoczonych czy w Ameryce Południowej. W tej branży jest to zupełnie naturalne i bardzo powszechne. Konferencja Internet Beta, czyli kultowe wydarzenie, które zrzesza praktyków z obszaru marketingu z całej Polski, a nawet i Europy, daje szerokie możliwości do tego, żeby nawiązać współpracę, znaleźć miejsce praktyk, czy też po prostu rozpocząć swoją drogę zawodową jeszcze w trakcie studiów. To są rzeczy takie jak warsztaty Chcę Więcej, to są loże biznesu, to są dodatkowe staże i praktyki, które oferujemy naszym studentom, dlatego że chcemy ich rozwijać. Nazywam się Łukasz Bis, jestem odpowiedzialny za kierunek marketing i nowe media na FSIS. Serdecznie zapraszam na te studia.